Następna klacz to klacz ostra. No, jest u nas tutaj od niedawna. Zmieniła trenera. Poprzednio był trener Głowacki, teraz jest trener Wyżyk. No, klacz po Wonie. Wona osobą, które, że tak powiem, są wyścigowcami, nie trzeba przedstawiać, bardzo dobry koń, wygrał chyba kilkanaście razy. Koń o doskonałej przerzutce, który z końca stawki finiszuje i ma doskonałe przyspieszenie. No i ona jeszcze nie jest w takiej kondycji, w jakiej byśmy chcieli. Ciężka jest do utrzymania w takiej kondycji, powiedzmy, przedsezonowej. Ona już teraz wygląda, jakby była w trakcie sezonu, ale no, zaproponujemy jej taką ścieżkę trochę łatwiejszą i lżejszą z wiosny, żeby właśnie ulgową, żeby miała szansę cały sezon się tam zaprezentować z dobrej strony. Ormianka, a po Ormiance miałem kilka koni w treningu i to naprawdę były fajne konie, o Mantrę, o Karmę, i to naprawdę po Williamie były klacze. I to jest taka typowo wyścigowa rodzina, tam jest Europejczyk, Wermut, to Dziewierz, to naprawdę dobre konie wyścigowe. Bardzo grzeczna w obsłudze, w pracy, bezproblemowa i również sobie daje radę z tymi naszymi klaczami, pomimo tego, że przyszła późno, także niby jest gotowa, ale nie chcemy jej tak jakoś szybko pisać, żeby jej nie zniechęcić i żeby trochę nabrała jeszcze na siebie. Dziękujemy. A, wygrała raz była druga i później bez miejsca, biegała cztery razy. No właśnie to na jej korzyść przemawia, że biegając cztery razy, tam jeszcze coś w niej zostanie. Następna klacz to wielka dojemność.